Jeśli podoba Ci się Tchnienie Grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl. Kraczasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Herbert George Wells Furtka w murze. 2. Spojrzał z nagłym uśmiechem. Czy bawiłeś się kiedyś ze mną w przejście północno-zachodnie? Nie. Hmm. Oczywiście, bo nie zadawałeś się ze mną. Zabawa polegała na znalezieniu północno-zachodniego przejścia do szkoły. Zwykła droga była całkiem prosta. Chodziło o to, żeby znaleźć zawiłą. Wyruszało się o 10 minut wcześniej w jakimkolwiek kierunku przez nieznane ulice. Pewnego dnia zagubiłem się w ubogiej dzielnicy po drugiej stronie Camden Hill i myślałem już, że tym razem zabawa mi się nie uda i że się spóźnię do szkoły. Zrozpaczony ruszyłem wreszcie uliczką, która wydawała się ślepym załukiem, ale na jej końcu znalazłem przejście. Przebiegłem tamtędy znów pełen nadziei. A jednak uda mi się, rzekłem sobie. Minąłem szereg niechlujnych sklepików, które były jakby znajome, i oto za nimi pojawił się biały mur i zielona furtka prowadząca do mego zaczarowanego ogrodu. To nagłe zjawisko oszołomiło mnie, a więc mimo wszystko ten ogród, ten wspaniały ogród nie był snem. Zamilkł. Mam wrażenie, rzekł po chwili, że drugie zetknięcie się z zieloną furtką podkreśla ogrom różnicy istniejącej między pełnym zajęciem życiem ucznia a swobodą małego dziecka. Bo tym razem ani przez chwilę nie myślałem, żeby tam wejść. Przede wszystkim chodziło mi o to, by się nie spóźnić i nie zepsuć sobie stopnia ze sprawowania. Może i chciałem zajrzeć przez furtkę, ale pamiętam, że to zainteresowanie odczułem jako jeszcze jedną przeszkodę w mym zdecydowaniu, by za wszelką cenę zdążyć do szkoły. Byłem oczywiście ogromnie zaciekawiony odkryciem, które zrobiłem. Poszedłem dalej, myśląc tylko o tym. Gdy minąłem furtkę, wyjąłem zegarek i stwierdziłem, że mam jeszcze 10 minut czasu. Wkrótce znalazłem się w znajomej okolicy. Wpadłem do szkoły bez tchu, mokry od potu, ale zdążyłam. Tak więc przeszedłem ogół furtki i zostawiłem ją za sobą. Dziwne, co, spojrzał na mnie w zamyśleniu. Oczywiście nie wiedziałem, że nie znajdę furtki w tym samym miejscu po raz drugi. Chłopcy, którzy muszą chodzić do szkoły, mają ograniczoną wyobraźnię. Myślałem sobie, że to strasznie przyjemnie, wiedzieć, że jest tam furtka i znać drogę do niej. Byłem tego dnia na pewno mocno roztargniony i nieuważny. Przypomniałem sobie dziwnych, pięknych ludzi, których znów wkrótce powinienem ujrzeć. Co ciekawsze, nie miałem wątpliwości, że się ucieszą, zobaczywszy mnie. Myślałem też, że ten ogród to miły zakątek, od którego można by się schronić w chwilach wolnych od nużącego kucia w szkole. Nie poszedłem już tam po południu, może dlatego, że na drugi dzień miało być mniej lekcji, a może byłem roztargniony i za karę zostałem w klasie. W każdym razie było za mało czasu na nadłożenie drogi. Nie pamiętam dobrze. Zaczarowany ogród tak. Bardzo jednak zaprzątał mi głową, że nie mogłem utrzymać sekretu. Opowiedziałem o wszystkim. Jakże on się nazywał, ten szczurowaty chłopak, co miał przezwisko Squiff? Nazywał się Hopkins, odpowiedziałem. Tak, Hopkins. Nie miałem wprawdzie zamiaru mówić mu o tym, bo czułem, że byłoby to wbrew pewnym zasadom. Wracał ze mną ze szkoły i rozmawialiśmy. A że dla mnie niemożliwe było myśleć o czymkolwiek innym niż o Zaczarowanym Ogrodzie, więc wypoplałem. On nie utrzymał tego w tajemnicy. Następnego dnia na pauzie otoczyła mnie grupa większych chłopców, trochę po to, żeby droczyć się ze mną, a głównie z ciekawości, by usłyszeć coś więcej o Zaczarowanym Ogrodzie. Były tam też duży Foket Pamiętasz go? I Carnaby. I Morley Reynolds. Ciebie tam chyba nie było? Nie wiem, pamiętałbym o tym. Chłopiec to stworzenie o dziwnych odczuciach. Choć na dnie duszy byłem niezadowolony z ciebie, to pochlebiało mi, że jestem ośrodkiem zainteresowania starszych kolegów. Pamiętam zwłaszcza przyjemność, jaką mi zrobiła pochwała krążowa. Przypominasz sobie starszego krążowa, syna tego kompozytora. Powiedział, że to najlepszy kawał, jaki w życiu usłyszał. Zarazem jednak boleśnie odczuwałem wstyd, że zdradzam jakąś świętą tajemnicę. Ta bestia, Foket, zażartował sobie na temat dziewczyny w zielonym. Głos Walesa załamał się, gdy odżyło wspomnienie tego wstydu. Udałem, że nie słyszę, powiedział. I wtedy nagle Carnaby nazwał mnie kłamcą. I zaczął kłócić się ze mną. Powiedziałem, że wiem, gdzie znajduje się zielona furtka i że mógłbym ich wszystkich tam zaprowadzić. Karnaby wyzywająco odrzekł, że albo wprowadzą w czyn swoje słowa, albo mnie ukażą. Czy karnaby wykręcił ci kiedyś rękę? Rozumiesz więc, jak się bałem. Przysiągłem, że to, co mówią, jest prawdą. Nie było wówczas w szkole nikogo, to mógłby obronić mnie przed Karnabem, choćby nawet kroszał, się za mną wstawiał. Karnaby osiągnął swoje. Zachowywałem się całkiem jak mały głuptas, a wynik tego był taki, że zamiast wyruszyć samotnie do zaczarowanego ogrodu, poprowadziłem grupkę sześciu wyśmiewających się ze mnie zaciekawionych lub gryżących mi kolegów. Policzki miałem w ogniu. Uszy rozpalone, oczy mnie piekły, a całą duszą przepełniał wstyd i upokorzenie. Nie odnaleźliśmy wcale białego muru i zielonej furtki. Chcesz powiedzieć, że. że nie mogłem ich znaleźć. Gdybym mógł, to bym znalazł. I potem sam nigdy na nią nie trafiłem. Choć wydaje mi się, że przez wszystkie lata szkolne jej szukałem. A czy ci koledzy dali się tobie wyznaki? Jeszcze jak, Karnabi zwołał się nade mną z powodu bezczelnego kłamstwa. Pamiętam jak wśliznałem się do domu i poszedłem od razu na górę, żeby nikt nie widział moich łez. Wypłakałem się, że sen mnie zmoszył lecz powodem nie był karnaby, ale ogród. Utracona nadzieja, że spędzę tam piękne popołudnie, że zobaczę te miłe, przyjazne kobiety i oczekujących towarzyszy zabaw, i że nauczył się tam znów tej pięknej, zapomnianej gry. Wierzyłem w święcie, że gdybym się nie wygadał, potem nastąpiły dla mnie ciężkie chwile. Płakałem nocami a we dnie rozmyślałem. Opuściłem się w nauce. Pamiętasz? Oczywiście, to przecież ty. Podciągnąłeś mnie znowu przez to, że wyprzedziłeś mnie w matematyce. 3. Przez pewien czas przyjaciel mój, milcząc, patrzył w żar kominka. Potem rzekł. Więcej już nie widziałem furtki aż do siedemnastego roku życia. Ugazała mi się po raz trzeci, kiedy dojeżdżałem kabrioletem do Paddingtonu w drodze do Oksfordu, gdzie miałem otrzymać stypendium. Niewątpliwie czułem się człowiekiem światowym. Wychyliłem się z pojazdu, paląc papierosa, gdy nagle zobaczyłem furtkę w murze. Z Turkotem przejechaliśmy obok. Byłem tak zaskoczony, że kazałem zatrzymać się dopiero wtedy, gdy byliśmy spory kawałek drogi dalej, poza rogiem muru. Wówczas przeżyłem rozterkę. Wiedziałem, że rzecz niezapomniana jest jeszcze osiągalna. Zapukałem w małe drzwiczki w dachu kabrioletu, ale zaraz opuściłem rękę, by wyciągnąć zegarek. Słucham, proszę pana, powiedział grzecznie woźnica. Hm. Tak. Już nic, krzyknąłem. Pomyliłem się. Nie mamy wiele czasu. Proszę jechać dalej. Otrzymałem stypendium. Wieczorem tego samego dnia siedziałem przy kominku w moim gabinecie na pięterku ojcowskiego domu. Pochwała z ust ojca, rzecz tak rzadka, i jego dobre rady dźwięczały mi w uszach. Paliłem ulubioną fajkę z ogromną główką i myślałem o furtce w Białym Murze. Gdybym się zatrzymał, byłbym nie dostał stypendium, nie przyjęto by mnie do Oksfordu i zepsułbym całą świetnie zapowiadającą się przyszłość. Zaczynam być rozsądniejszy. Zadumałem się głęboko, ale nie wątpiłem wówczas, że moja kariera warta jest wyrzeczeń. Czysta atmosfera ogrodu i moi przyjaciele wszystko to wydawało mi się bardzo piękne i pociągające, lecz dalekie. Stałem już wówczas mocno nogami na ziemi. Ujrzałem inną otwierającą się furtkę. Furtkę, która wiodła do powodzenia. Znów zapatrzył się w ogień. Czerwonawy, migotliwy blask wydatnił na chwilę wyraz uporu i siły w jego twarzy, który wnet zniknął. Tak, powiedział i westchnął, zasłużyłem na taką karierę. Miałem dużo ciężkiej pracy, ale o zaczarowanym ogrodzie snułem tysiące snów. Cztery razy jeszcze widziałem, lub mignęła mi tylko ta furtka. Tak, cztery razy. Przez pewien czas świat realny był taki wspaniały i ciekawy i wydawał mi się tak ważny i obiecujący, że na wpół zatarty czar ogrodu był w porównaniu z nim nikły i odległy. Któż by chciał głaskać pantery w drodze na kolację z pięknymi paniami i dystyngowanymi panami? Z Oxfordu do Londynu przybyłem jako człowiek, który zrobił coś niecoś dla potwierdzenia śmiałych nadziei, jakie rokował. A jednak były i rozczarowania. Dwa razy byłem zakochany. Nie będę się nad tym rozwodził. Dość, że pewnego dnia, kiedy szedłem do kogoś, kto wątpił, czy ośmielał się przyjść, spróbowałem skrótu przez nieuczęszczaną ulicę w pobliżu Earls Court. I tam trafiłem na biały mur i znajomą zieloną furtkę. Nadzwyczajne powiedziałem sobie, myślałem przecież, że to miejsce jest na Camden Hill. Nie mogę się jakoś nigdy zorientować, jak wśród głazów w Stonehenge. To miejsce mego dziwnego snu na jawie i minąłem furtkę zaprzątnięty celem, do którego dążyłem. W tego popołudnia furtka nie miała dla mnie uroku. Opanował mnie tylko na chwilę impuls, by ją pchnąć. Trzeba było zboczyć najwyżej o trzy kroki, chociaż serce mi mówiło wyraźnie, że otworzyłaby się przede mną. Pomyślałem, że gdybym to zrobił, spóźniłbym się na spotkanie, a tu, jak mi się wydawało, w grę wchodził mój honor. Później pożałowałem swej punktualności. Mogłem przynajmniej zajrzeć do ogrodu i pomachać ręką panterom. Nie trzeba jednak szukać po nie w czasie tego, czego znaleźć nie można. Tak, tym razem było mi bardzo przykro. Nadeszły potem całe lata ciężkiej pracy, ale nigdy w tym czasie nie odnowił się widok furtki. Dopiero ostatnio wrócił. Wraz z nim przyszło wrażenie, jakby jakaś cienka powłoka przysłoniła mój świat. Zacząłem rozmyślać o tym, jak przykrą rzeczą byłoby, gdybym nigdy już nie zobaczył furtki. Być może wynikało to z przepracowania, ale chodziło o uczucie, którego, jak słyszałem, doznawają ludzie dobiegający czterdziestki. Nie wiem, ale z pewnością moja bystrość. Ułatwiająca podejmowanie wysiłków zniknęła ostatnio i to właśnie w okresie, kiedy ze względu na nowe wydarzenia polityczne powinienem intensywnie pracować. Dziwne, prawda? Zacząłem uważać życie za nużące, a nagrody, jakie niesie, kiedy już jestem ich bliski, za rzecz nie zachodu. Ostatnio zacząłem ogromnie tęsknić za ogrodem. Tak, widziałem trzy razy. Ogród? Nie, furtkę. I nie wszedłem w nią. Pochylił się ku mnie nad stołem, a ogromny smutek brzmiał w jego głosie. Trzy razy miałem okazję trzy razy. Jeżeli kiedykolwiek furtka stanie znów przede mną, przysięgałem sobie: wejdę tam. Otrząsnę z siebie pył, porzucę blichtr i próżność świata, porzucę znój i wszystko, co marna. Wejdę tam i nigdy nie wrócę. Przysięgałem. A gdy zbliżał się czas, znowu nie przekraczałem furtki. Trzy razy w ciągu roku ją mijałem i trzy razy zrezygnowałem. Pierwszy raz było to tego wieczora, gdy nastąpił nagły rozłam z powodu ustawy o wykupie dzierżaw, kiedy to rząd utrzymał się tylko większością trzech głosów. Pamiętasz? Nikt po naszej stronie, a niewielu na łowach opozycji spodziewało się tej nocy zakończenia debaty. Nagle jednak załamała się ona jak domek z kart. Ja i Hotchkiss byliśmy na kolacji z jego kuzynem w Brentford. Wezwano nas telefonicznie i wyruszyliśmy natychmiast autem. Po drodze mieliśmy mur i moją furtkę. Wydawały się sine w świetle księżyca, a żółte, gdy musnął je blask naszych reflektorów. Mój Boże, krzyknąłem. Co? Spytał Hachkies. Nic, odpowiedziałem. I tak straciłem okazję. To wielkie poświęcenie z mojej strony, żem przyjechał, powiedziałem do porządkowego naszej frakcji, gdy wszedłem na salę. Ze strony wszystkich odrzekł i minął mnie pospiesznie. Nie wiem, czy mógłbym wówczas postąpić inaczej? Następna okazja była wtedy, gdy spieszyłem do łoża mego ojca, by na zawsze pożegnać tego surowego starca. To przeważyło, ale za trzecim razem, tydzień temu, było inaczej. Robię sobie ciężkie wyrzuty, gdy myślę o tym. Byliśmy z Gurkerem i Ralphsem na kolacji u Frobishera. Teraz nie jest już tajemnicą, że konferowałem z Gurkerem. Rozmowa stała się poufna, a sprawa mojego stanowiska w reorganizowanym ministerstwie przewijała się cały czas na marginesie dyskusji. Co? Tak, tak, wszystko już załatwione. Nie trzeba jeszcze tego rozpowiadać, ale nie ma powodu, żeby trzymać to w tajemnicy przed Tobą. Tak, dziękuję, dziękuję, ale pozwól mi skończyć. Tamtego wieczoru nie wszystko było jeszcze ustalone. Czułem się niepewnie. Koniecznie chciałem usłyszeć coś definitywnego od Gerkera, ale przeszkadzał Ralfs. Starałem się prowadzić rozmowę lekką i beztroską, aby nie zeszła zbyt wyraźnie na sprawy mnie dotyczące. Moja ostrożność była więcej niż usprawiedliwiona późniejszym zachowaniem się Ralfsa. Trzeba się czasem uciekać do takich chwytów. Wiedziałem, że w drodze powrotnej Ralfs pożegna nas przy Kensington High Street i wówczas Szczerze rozmówił się z Gerkerem. Gdyśmy wracali, zdałem sobie sprawę, że w obrębie mego pola widzenia pojawił się znowu biały mur i zielona furtka. Minęliśmy je, a ja obojętnie prowadziłem rozmowę. Ciągle jeszcze widzę padające na mur cienie. Ostry profil Gerkera jego cylinder, wyprzedzające cień mój i Ralfsa. przyszedłem tuż obok furtki. Jeżeli powiem im dobranoc i wejdę tam, to co się stanie? Zapytałem sam siebie. Ale tak mnie korciło, żeby zamienić tych parę słów z Gerkerem, i tyle innych moich spraw nawarstwiło się właśnie, że się zawahałem. Pomyślą, że zwariował, przebiegło mi przez głowę. A przypuśćmy, że dam teraz nura, napiszę w gazecie, zdumiewające zniknięcie wybitnego polityka. Tak więc nieskończenie błahe sprawy tego świata przeważyły w tym krytycznym momencie. Zwrócił się ku mnie ze smutnym uśmiechem. Rzekł zwolna. I widzisz, zostałem. Zostałem i straciłem szansę. Trzy razy w ciągu jednego roku dane mi było wejście. Furtka, przez którą wiedzie droga do pełnej zachwitu ciszy, do piękna, o jakim się nie śniło, do dobra, jakiego nie zna nikt na ziemi. A ja dopchnąłem ten dar i nie ma już furtki. Czyś tego pewien? Wiem dobrze. Muszę teraz pozostać przykuty do spraw, których się tak kurczowo trzymałem, ilekroć nadchodzi mój czas. Mówisz, że odniosę sukcesy. Tak, powiodło mi się, ale to, że wulgarna, jarmarczna, nużąca, choć inni tego zazdroszczą, wziął orzech w swą potężną dłoń. Tyle warte moje sukcesy, powiedział i zgniótł orzech, a potem wyciągnął ku mnie rękę, bym zobaczył, co z niego zostało. Wiesz, co ci powiem, Redmond? Podcięło mnie to. Przeszło dwa miesiące nic właściwie nie robiłem. Spełniałem tylko absolutnie konieczne obowiązki. Duszą pełną mam nieukojonego żalu. Nocami, gdy nie narażam się zbytnio, że ktoś mnie pozna, wychodzą z domu i krążą po mieście. Tak, zastanawiam się, co by pomyśleli ludzie, gdyby wiedzieli. Członek rządu, odpowiedzialny kierownik najbardziej żywotnego resortu. Nękany Nieraz bliski głośnego płaczu, wędrujący samotnie w poszukiwaniu furtki, w poszukiwaniu ogrodu. 4. Dzisiejszego wieczora widzę przed sobą jego pobladłą twarz i niezwykły ponury blask oczu. Widzę go jak żywego. Przypominam sobie jego słowa, ton, jego głosu, a na kanapie leży jeszcze wczorajsza wieczorna Westminster Gazette ze wzmianką o jego śmierci. W czasie lunchu cały klub mówił tylko o tym wydarzeniu, nie obchodziło nas nic innego. Ciało jego znaleziono wczoraj, bardzo wczesnym rankiem, w głębokim wykopie przy stacji East Kensington. Jest to jeden z dwóch rowów, które wykopano w związku z przedłużeniem linii kolejowej na południe. Wykop ma prowizoryczne ogrodzenie przecinające szosą. Zrobiono w nim małą furtkę na użytek robotników, którym tamtędy wypada droga. Furtka pozostała niezareglowana wskutek nieporozumienia pomiędzy kierownikami dwóch brygad. Tamtędy właśnie przechodził Wallace. Pełno zagadek. W głowie roją się pytania. Wydaje się, że tego wieczora szedł pieszo całą drogą z izby gmin. W okresie... Ostatniej sesji często wracał piechotą do domu. Wyobrażam więc sobie jego ciemną sylwetkę okutaną w płaszcz, sunącą późną nocą pustymi ulicami. Czyżby to blade, elektryczne oświetlenie koło stacji tak zmieniło wygląd szorstkich desek, że wydawały się białe? Czy ta fatalna, niezamknięta furtka poruszyła w nim jakieś wspomnienie? Taki był pełen napięcia. A wreszcie, czy w ogóle istnieje jakaś zielona furtka w murze? Nie wiem. Opowiedziałem jego historię tak, jak on mi ją opowiedział. Chwilami wydaje mi się, że Wallace padł ofiarą rzadko spotykanej halucynacji, która zbiegła się z pułapką. Ale nie jestem o tym zbyt głęboko przekonany. Można mnie uważać za przesądnego lub głupca, jeśli wola. Mam jednak poważne przeświadczenie, że naprawdę posiadał on niecodzienny dar i wyczucie czegoś, nie wiem czego, co pod postacią muru i furtki dawało mu możliwość wejścia. Dawało tajemny i niezwykły sposób ucieczki do innego, o wiele piękniejszego świata. W każdym razie, powie ktoś, Wallace został w końcu oszukany. Ale czy naprawdę? Oszukany? Stoimy tu w obliczu najgłębszej tajemnicy marzycieli, wizjonerów i ludzi o nadmiernie rozwiniętej wyobraźni. My widzimy nasz świat prosto i zwyczajnie, ogrodzenie i rów. W świetle naszych pojęć, Wallace porzucił bezpieczną egzystencję i wkroczył w mrok, niebezpieczeństwo i śmierć. Ale czy w jego oczach tak się to przedstawiało? przełożyła Irena Malanowska, czytał Jacek Brzezowski.